Jest mi smutno, jest mi przykro, jestem zła, czuję bezsilność. No, uczucia te są nie do opisania, bo to nie jest tak, że my pracujemy na start w igrzyskach 2-3 tygodnie czy kilka miesięcy. To są naprawdę lata wyrzeczeń, ciężkiej pracy, przedkładania treningów przed jakiekolwiek życie rodzinne. Pierwsza dałam tą informację, że jakiś jest błąd. Ta informacja też była przed nami ukrywana, bo dotarła o godzinie 9 dnia poprzedniego. Ja dopiero wczesnym rankiem dostałam od kolegi, który się po prostu interesuje pływaniem. Mówi: Ala, nie ma cię na listach. Przejrzałam je dokładnie, brakowało szóstki i dopiero wtedy ta informacja wyszła na jaw w Takasaki. Jakub Skierka, zawodnik. Thanks for watching Bloomberg Quicktake Now. Subscribe to our channel to see the biggest stories the moment they happen from around the world. And tune in to our 24/7 live stream for global news coverage, interviews, deep dives, shows, and documentaries on the stories you care about most.